time I think you're gonna walk out of my door, I start to jump to the conclusion you don't love me no more. Babe, give me some to work with, can you just reassure me? Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Będzie echo, jestem w łazience tradycyjnie. Mamy godzinę 6 rado, tak? A ja zaczynam dla was vlog. Co więcej, zdążyłam się wykąpać, umyłam sobie włosy, nałożyłam sobie maskę. Więc generalnie taki bardzo wolny poranek. Ale to nie dlatego, że nie mogę spać, czy nie mam nic do roboty, tylko wczoraj bardzo, bardzo nie chciało mi się wieczorem już myć włosów, a ja niestety muszę jechać do Krakowa na 9:00, ze względu na to, że od 1 stycznia awansowałam w pracy i mam taką rozmowę, chociaż nie wiem, czy to przez to, nie wiem, czy przez to, czy po prostu taka roczna rozmowa podsumowująca w pracy. Ja jestem raczej z tych osób, które wolą iść później spać i dłużej spać, w sensie dłużej rano, ale naprawdę wczoraj już leżałam w tym łóżku i sobie myślę, nie, nastawiam budzik na 5:30 i będę się ogarniać rano. Czy żałuję? Już nie. Czy żałowałam? Bardzo. Dajcie w ogóle znać, czy jesteście team mycie włosów rano czy wieczorem, bo jak na przykład chodziłam na studia czy do Lidla do pracy, no to w zależności od tego, na którą miałam zmianę, to myłam włosy. Czyli szłam na popołudniu, myłam włosy przed pracą. Szłam na rano, nie wyobrażałam sobie wstać jeszcze przed pracą myć włosy, więc w sumie nie wiem, co tu się wydarzyło. Kupiłam sobie taką bluzkę basic, jak widzicie. I wydaje mi się, że całkiem fajnie się prezentuje. Ja nie lubię takie luźne rzeczy. Nawet nie przez moje dodatkowe kilogramy, ale po prostu mam wrażenie, że teraz taka moda. I że dresy bardzo weszły do mody, dlatego tak do tych dresów mnie ostatnio bardzo mocno ciągnie. I na to ubiorę sobie już tylko różową marynarkę albo brązową i będę gotowa. Zanim może sobie pomaluję ręce, to sobie wysuszę włosy, bo ja zawsze suszę włosy głową w dół, żeby mi się nie odbiły tutaj całe... Nie mam pojęcia, gdzie mam tą końcówkę. A jeszcze przed suszeniem, bo ja zawsze suszę ciepłym nawiewem, spryskuję sobie włosy takim sprayem termoochronnym od Hair Last. Najpierw trzeba to mocno wstrząsnąć. Jak to pachnie. Rozczesuję sobie włosy od dołu i zawsze już po spryskaniu włosów, żeby ich nie narażać na zniszczenie, szarpanie. I let's go. Zanim wysuszę włosy do końca, nakładam sobie również taki spray, który nadaje objętości moim włosom. A wiecie, że u mnie z tą objętością to tak właśnie różnie, a wręcz bym powiedziała nawet, że kiepsko. Sobie tak to spryskuję od nasady. No, ten spray daje taki efekt wytapirowania włosów i tu czuję taki delikatny puszek, jakby fryzjer mi podtapirował włosy od nasady i delikatnie spryskał lakierem. I ja włosów praktycznie nigdy nie prostuję. Jak widzicie, jak je wysuszę, szczotkując co chwilę podczas suszenia, to są proste. Mam, kochani, wyjątkowo dobry czas, a pytaliście i czasami w wiadomościach, i w komentarzach, i ostatnio w Q&A, jak wygląda ostatnio moja pielęgnacja włosów. I myślę, że mogę wam troszeczkę o tym powiedzieć, dlatego że kiedyś byłam na maksa włosomaniaczką, więc wiem, na co zwracać uwagę. Teraz patrzę w podgląd, że rzęs nie pomalowałam, ale to już trudno. I od miesiąca testuję duńską markę Hair Last, więc myślę, że mogę wam już co nieco powiedzieć o tych produktach. Zacznę od tego, że marka Hair Last stawia na najwyższą jakość, organiczne i naturalne składniki i właśnie posiada certyfikat Organic i Vegan, ponieważ wszystkie te produkty są wegańskie. Mam tutaj sporo produktów z różnych linii, dlatego też zdążyłam znaleźć swoich ulubieńców. Najpierw troszeczkę powiem o tym duecie i są to kosmetyki z linii Grow Perfect, które mają wspomóc wzrost włosów i pomyślicie, Aga, przecież ty masz krótkie włosy. To nie ma znaczenia, dlatego że niezależnie jaką mamy długość włosów, powinniśmy dbać o to, żeby one cały czas rosły, żebyśmy cały czas mieli zdrowe włosy, bo nawet jakbyśmy nic nie robili, tak na przykład ja praktycznie nie używam prostownicy, to te końcówki chcąc, nie chcąc, naturalnie od ocierania chociażby o bluzkę
bluzkę o ramię, będą nam się rozdwajać, więc każdemu powinno zależeć na tym, żeby te włosy nam rosły. A druga sprawa, poza porostem na długość, myślę, że każdemu zależy na objętości, a najlepsza objętość to ta nasza naturalna, czyli stworzona z ilości naszych włosów. Są to produkty bez SLS i bez parabenów. Mam nadzieję, że wiecie, jak ważne jest to, by używać na przykład delikatnego szamponu, żeby nam tą skórę głowy oczyszczał, a nie tworzył dodatkową warstwę. A jeśli już taką warstwę posiadamy, która sprawia, że nawet po umyciu nasze włosy wyglądają, jakby były nieumyte, zwyczajnie mówiąc tłuste, to wtedy potrzebujemy czegoś mocniejszego. To tutaj z pomocą do nas przychodzi mój top of the top, czyli peeling ze skóry głowy. I mam nadzieję, że raz na jakiś czas każdy z Was taki peeling sobie robi. Ja taki peeling używam raz w tygodniu. I po takim oczyszczeniu, mimo że ja mam włosy raczej zdrowe, to również raz w tygodniu nakładam sobie maskę, która jest głęboko nawilżająca. Ta maska ma takiego kopa, że tak powiem, że ja z początku, jak nałożyłam ją na włosy, spłukałam tak byle jak zazwyczaj, nauczona doświadczeniem z produktami innych marek, byłam załamana, że ja mam po prostu tłuste włosy. Ale testowałam raz, drugi, trzeci, czwarty i doszłam do perfekcji w używaniu jej, mianowicie nakładamy jej odrobineczkę i oczywiście od ucha w dół, ale to zawsze czy odżywka, czy maska nie może być nałożona wyżej, dlatego że po prostu sobie przetuścimy te włosy, zrobimy oklap i będzie wyglądało to jeszcze gorzej. Ogólnie wszystkie produkty Hair Last to taki konkret, że trzeba uważać z ich ilością, co jest ogromnym, ogromnym plusem, bo oczywiście przez to są mega wydajne. I koniecznie zawsze przed suszeniem, czy nawet nie tylko przed suszeniem, nakładamy produkt termoochronny, który chroni nasze włosy przed wysoką temperaturą i wszystkimi czynnikami zewnętrznymi. Moim kolejnym odkryciem od marki Hair Last przy moich oklapniętych włosach jest właśnie spray unoszący włosy, produkt, którego nigdy wcześniej nie widziałam nigdzie, czyli suchy szampon w pudrze. Wstrząsamy sobie buteleczką, wciskamy buteleczkę, czyli sobie tutaj unoszę, pudruję i moje włosy wyglądają po prostu na bardziej uniesione. Ja Wam tutaj zaprezentowałam kilka produktów, ale oczywiście marka Hair Last ma produkty dostosowane do każdego rodzaju włosów, czy do zniszczonych, czy do kręconych i na pewno kolejną linią, którą przetestuję, będzie linia stworzona z myślą o objętości, a na koniec podrzucam Wam kod rabatowy AGUS20x2U, który daje Wam minus 20% na wszystkie produkty przez jeden tydzień od momentu opublikowania tego filmu. Jak widzicie, serdecznie brązowa, a to dlatego, że w różową się w sumie nie mieszczę. Jak ją ubrałam, to miałam takie spięcie. Miałam ubrać takie eleganckie buty na obcasie, ale przez to, że mam tutaj t-shirt i w sumie mogłyby być eleganckie buty, to pomyślałam, że zrobię z tego taką bardziej luźną stylizację i są właśnie te trapery. Ja Wam w sumie nie pokazywałam. W każdym razie kupiłam sobie takie nowe buty. One są praktycznie identyczne, takie co mam te beżowe i drugą parę dokładnie tych samych beżowych, dlatego że tamte moje beżowe się już tak zniszczyły, że troszeczkę wstyd, bo już w nich wychodzi gdziekolwiek. Vlogu. Pięknie! Pięknie! Czy po prostu żąż się przywitała? Tak, cześć kochani! Jak kocham cię! Nagrywam się do Was drugi raz z tego miejsca, dlatego że złapała mnie trochę lepsza energia. Ja bardzo nie lubię narzekać na vlogach, na filmach. A w ogóle nie lubię narzekać, zacznijmy od tego. Bo zawsze jestem pozytywnie nastawiona do wszystkiego i taką energię też Wam przekazuję. A przed chwileczką mnie coś wzięło i narzekałam tu do Was, że nie mogę się zebrać od początku roku, że jakoś tak wszystko nie po mojej myśli, mimo że nic się nie wydarzyło specjalnego w moim życiu. Nic, co by doprowadziło mnie do takiego stanu psychicznego, to jakoś tak nie mogę się wziąć za życie. We wszystkich działaniach widzę jakąś przeszkodę, nawet teraz. Nadia jest w takim wieku, słuchajcie, że jak tylko włączam kamerę, to celowo hałasuje. Nie jakoś tak, wiecie, że po prostu stoi i krzyczy, ale śpiewa, śmieje się. Wiecie, po prostu musi dać o sobie znać. Druga sprawa, ostatnio szukam sobie wymówek, jeśli chodzi o światło, o
warunki wizualne moich wnętrz, że jest na przykład brzydko, że jest brudno, że światło nie takie i że to już dzisiaj odpuszczam nagrywanie. W życiu zawodowym też ostatnio nawet już powiedziałam, że to chyba nie dla mnie. Nie chodzi mi tutaj absolutnie o bycie przedstawicielem, tylko o mojej funkcji kierownika, gdzie jeszcze od 1 stycznia awansowałam i dochodzą mi nowe obowiązki. Na przykład dzisiaj po raz pierwszy będę prowadzić spotkanie dla okręgu, dla przedstawicieli i pewnie się zdziwicie, chociaż mnie samą to dziwi, bo ja raczej nie mam obaw przed jakimiś wystąpieniami publicznymi. Na co dzień też jestem związana z mikrofonem. Tak tu mimo wszystko przeżywam, ale może dlatego, że pierwsze. No i jak na przykład chciałam się przygotować do tego spotkania, to Nadia też co chwilę: mama, chodź układać klocki, chodź budujemy wieżę. I wiecie, ciężko jest mi wszystko pogodzić, ale po prostu szukam sobie wymówek. Nadia do żłobka nie chodzi w ogóle, była 3 dni od połowy listopada. My oboje pracujemy, mamy Nadię, więc musimy to wszystko pogodzić. Żadna z nas nie pójdzie na żadne zwolnienie, na żadną opiekę L4 i tak dalej. Krystian dlatego, że ma sezon w pracy, ja dlatego, że nie mogę sobie po prostu pozwolić na wolne. A w ogóle mam zacząć od tego, że mamy kolejny dzień, dlatego, że ja wczoraj 2 godziny w biurze odebrałam też swoje prezenty, co wam też może pokażę. Wróciłam tak naprawdę wieczorem, no i tak jak wam mówiłam, wymówka, ciemno. Już nie ma co nagrywać, złe światło. Jakbym miała takie wymówki w grudniu, to by vlogmasa nie było. Pewnie już tyle razy widzieliście, że naprawdę w Forwerk można mnóstwo fajnych prezentów zdobyć za wyniki, poza oczywiście jeszcze zapłatą. I dostałam taką walizkę zapakowaną właśnie w pokrowiec. I to jest niezwyczajna walizka, bo poza tym, że jest w 100% w moim stylu, czarna, z brązowymi elementami, no czego chcieć więcej, to ona jest jeszcze z wejściem na USB. Czy wy to widzicie? Podłączamy sobie telefon. Aż dosłownie na dniach szykują się 2 wyjazdy. Jeden właśnie firmowy, jadę na galę. To taka walizeczka naprawdę idealnie się przyda. A drugi, a w sumie pierwszy wyjazd, bo jest wcześniej, to wyjazd z okazji urodzin dla Krystiana. Zorganizowałam taki dosłownie dwudniowy, w sensie jednonocny wyjazd. Ale myślę, że będę nagrywać z tego vloga, więc też będziecie wiedzieć, gdzie, co i jak. A drugim elementem tego prezentu jest plecak z tej samej, że tak powiem, kolekcji. Nie wiem, jak to nazwać. Najniższa pula nagrody to był właśnie sam plecak. Druga to była walizka, a dla tych najlepszych była i walizka, i plecak. I ja właśnie jestem w tej puli najlepszych. Jak to w ogóle działa? Tu jest logo Forwerk, czyli to tak typowo forwerkowe. Ja plecakowa raczej nie jestem, ale jeśli chodzi o wyjazdy i zabranie rzeczy dla dziecka na jakiekolwiek wyjścia, wyjazdy, gdzie to w ogóle też fajnie widzę, służy jako torebka. Rzucimy tutaj, nie wiem, mokre chusteczki, czy jakieś ubrania, czy jakieś przekąski, no to się wydaje fajną sprawą. No ale walizką to jestem zachwycona. Z tyłu mam przygotowane paczki do zwrotu, dlatego że ostatnio zamawiam i odsyłam zasłony. Nie mogę znaleźć tego idealnego koloru. Oczywiście nie zamawiam ich na wymiar, więc mogę śmiało je sobie tak zamawiać i odsyłać. I ostatnio też zastanawiam się niestety, czego w ogóle szukam. Bo ja szukam, a nie wiem, czego szukam. Tak to ostatnio wygląda bez przerwy. Ja już nie nadążam zwyczajnie, bo 10 minut temu to był idealny porządek. I co wystarczyło zrobić? Rozsypać jedno opakowanie z kartkami, kilka klocków i mamy już dekorację pokoju. Disguised as strength, but it's self-sabotage, my love. Self-sabotage, my love. Właśnie dostałam maila, że Nadiuszko zostało wysłane, czyli jednak nie będziemy czekać 35 dni roboczych. Bo minęło dopiero 12. Jak patrzycie w opisie 35 dni roboczych, to się wam wydaje, a dobra, miesiąc. To nie jest miesiąc. 35 dni roboczych, jak sobie policzycie, jeszcze w styczniu, gdzie jest na przykład 3 króli, nowy rok, to ogromnie się cieszę, że dostałam takiego maila, bo według planu powinniśmy czekać jeszcze co najmniej 3 tygodnie. A tu dostałam maila, że zostało wysłane, więc prawdopodobnie jutro będzie. Fajnie, bo Nadia praktycznie co noc się budzi, staje przy barierce i muszę ją przenieść. A tak to po prostu mam nadzieję, że po prostu sobie zejdzie sama z tego łóżka i przyjdzie do nas i taka będzie różnica. Jedyna. Cause of my own pain. Właśnie jem cukierka i sobie zdałam sprawę, że ja wam nawet nie powiedziałam tutaj, że tydzień temu
równy tydzień temu kupiłam bieżnię do domu. Taką z prawdziwego zdarzenia, nie taką ala domową. W sensie to też jest domowa, ale to nie jest taka bieżnia przetrwania, jak kiedyś mieliśmy pożyczoną, tylko to jest taka bieżnia gigant, która zwyczajnie tu u góry nam się nie zmieściła i ja brałam to pod uwagę, ale jak ona przyszła, to naprawdę przeszła moje oczekiwania. I w takich sytuacjach doceniam to, że Krystiana rodzice mają taki jeden nieużywany pokój, z którego tak naprawdę korzystają w momencie, kiedy są na przykład goście, a tak to ta bieżnia tam po prostu może stać. No i dlaczego wam to mówię, jedząc cukierka? No właśnie, dlatego, że ja na tej bieżni jeszcze nie byłam, poza tym, że w dniu, w którym przyszła, sobie ją przetestowałam w marynarce, tak na zasadzie, żeby sprawdzić, jak amortyzacja, jak ogólnie się ją włącza i tak dalej. Jest genialna, naprawdę jest genialna, ale jak widzicie, jakoś mi nie po drodze. Słuchajcie, zrobił nam się ostatnio kerszer do mycia okien, ten, co wam kiedyś tak zachwalałam, czego się nie spodziewałam po firmie Kerszer, szczerze powiedziawszy, bo jest to moim zdaniem bardzo porządna firma. I złożyłam reklamację. Jak widzicie, przyszedł mi całkowicie nowy sprzęt. Tamten pan zabrał, na wymiankę przywiózł mi nowy. Także takie gwarancje to ja rozumiem. Mnie jakieś problemy, serwisy, nieserwisy, decyzje, czy naprawią, czy nie naprawią. Tylko po prostu wysłali nowiutkie urządzonko i można sprzątać od nowa. Jeszcze takie czyściutkie. To mi się podoba. O, z nowymi szmatkami, ściereczkami i można myć okna. No taką gwarancję to ja rozumiem, Kerszer, pod tym kątem mi zaimponowałeś. Trochę przykro, że się zepsuło tak szybko, ale właśnie fajnie, że w taki sposób właśnie przebiegła gwarancja. Gotowe. Pozostało tylko posypać parmezanem. Nadi zrobiłam bez... Wybrałam jej tak, że ma dosłownie ze 3 kawałki mięsa, bo ona nie przepada. I na to jeszcze orzechy włoskie. Gotowe. Próbowałam i smakuje genialnie. Jestem już pod lokalem, w którym właśnie za chwileczkę zaczyna się spotkanie. I wyjątkowo się nie stresuję. Mam wszystkie materiały wydrukowane, wszystko co trzeba, więc idę do środka, podłączam laptop i zobaczymy, co to z tego będzie. Dobra, wiem, że dla was nie ma różnicy, bo siedzę w tym samym miejscu, wyglądam tak samo, ale jestem po. I uważam, że wyszło naprawdę całkiem nieźle. Jest już godzina 25 dokładnie. Właśnie podjechałam pod Biedronkę w drodze do domu, dlatego że jutro mam prezentację, muszę zrobić na nią zakupy domowe, spożywcze i wracam do domu z nadzieją, że uwaga, Nadia nie będzie spała. Ona ma ostatnio tak, w sensie ona zawsze taka była w sumie, ale ostatnio ma taki etap cudowny, takiej miłości, okazywania miłości, takiej wdzięczności za wszystko, że po prostu chce się z nią spędzać czas na maksa. Więc to jest taki cudowny, cudowny etap i tak, chcę wrócić do domu, kiedy moje dziecko nie śpi. Matka wariatka, ale Nadia śpi i mi żal. Przegląd, co ja tutaj kupiłam. Pasatę pomidorową na prezentację. Taki serek z rzodkiewką. Z rzodkiewką w końcu wziąłem, wydawało mi się ze szczupiorkiem. Ale jest z rzodkiewką, bardzo go lubię swoją drogą. Pomidorki koktajlowe. Sodę oczyszczoną, my używamy głównie do
pancake'ów, roziaków, ogórek zielony, banany, pietruszka, drożdże raz, drożdże dwa, jajka. Reszta sushi, będę robić sushi. Baciki, bo się skończyły, swoją drogą są w paczkomacie, ale nie ma kto jechać do paczkomatu. Kapustę czerwoną, parówki, berlinki, bo były na promocji, zjedzcie mnie za parówki. Jemy czasem. Druga soda, papryki, pomarańcza, pomarańcz, nie wiem, pieczarki, nie wiem do czego, jabłko, cytryna, razy dwa, razy trzy, filet z indyka i ostatnio jestem pokłócona z filetem z kurczaka, kefir, czy to do pancake'ów, czy to do fraziaków i marchewka. I to tyle, prawie 200 zł. A tam kromeczka o 21 z tym serkiem. Chcesz kromeczkę? Jadłam na dzisiejszym spotkaniu tortille takie z kurczakiem, zrobione przez moją przedstawicielkę, swoją drogą genialne, ale tak mi się chce po nich pić, że zrobiłam sobie właśnie herbatę i jest to nasza ulubiona herbata, którą kupiłam Krystianowi w kalendarzu adwentowym, więc jak widzicie pozwoliłam się poczęstować, w sumie jemu też zrobiłam, tylko on już poszedł pracować. Jest godzina 21:36, Krystian poszedł pracować i ja biorę się też za pracę. Tutaj jeszcze przyniosłam z sypialni tulipany, które dostałam właśnie dlatego, bo się całe sypią, które dostałam od Krystiana tak bez okazji, jak widzicie długo nie przetrwały, są już do wyniesienia. Za to te urodzinowe od mojej menadżerki stoją dużo dłużej niż tamte tulipany i jak widzicie mają się świetnie. Ja właśnie przyszłam pracować i się zorientowałam, że nie wzięłam torebki z samochodu z laptopem, a bez laptopa ani róż. Co więcej, nie wjechałam do garażu, dlatego że w Peugeotie zamarzł płyn do spryskiwaczy, bo był letni i teraz wjechaliśmy do garażu, żeby z nadzieją, że się rozmrozi. No i tym sposobem Tiguan jest na zewnątrz, więc muszę wyjść całkowicie na zewnątrz do samochodu po laptop. Nie wziąłam kurtki. I z tą herbatą usiadłam do montażu, ona już jest zimna, do pracy. Mamy godzinę 0:41, za 19:01, więc zastał mnie kolejny dzień. W międzyczasie oczywiście zmyłam makijaż, ogarnęłam się do spania, jestem w piżamie, tak jak widzicie. I standardowo się z wami nie pożegnałam, ale właśnie to poprawiam. Także dziękuję wam za oglądanie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Pa.